Pierwsza sprawa jest taka, że butle sobie powiększone musimy zrobić, żeby odnaleźć tą bazę obcych i ten materiał, który nam da super zanurzenie. W ogóle tu jest, patrzcie, ultra moduł wzmocnienia kadłuba. Jak będziemy mieli sztabki kryształ tlenku, kompensator ciśnieniowy i 10 plastilowych tych sztabek, to będziemy mogli... Dwa diamenty, to będziemy mogli wtedy wziąć i jeszcze głębiej, bo teraz będziemy mogli na 800 metrów zejść. Co to takie czarne się zrobiło? Dobra, to dwa diamenty, to butle mamy. A to lepiej w sumie mieć w łapie. Woda. Aha, i ten plastil, dobra. No i możemy płynąć. Zapiszmy sobie, jakby się nam miało coś zawiesić. Strasznie ciemno się zrobiło. Czy ja świateł nie mam? Czekajcie. O, chyba teraz włączyłem światła. Po co mi te butle? Bo będę musiał szukać tego pierwiastka na dużej głębokości i bardzo możliwe, że mi się przydadzą do poszukiwań. Bo mam go zamiar znaleźć tam, gdzie ta baza jest niby, tak? Mówiliście, że tam w tym podwodnym świecie. No to tam płynę. Nie wiem nawet, jak on wygląda, ten pierwiastek. Na cyklopie nie można filtra do wody. Znaczy przynajmniej tych dużych generatora się nie dało. Staraliśmy się tam gdzieś postawić generator, ale no nie dał się. W sumie powiem wam, że ten super ciśnieniowy kadłub jest łatwo zrobić, bo tego litu... What the fact? Wiecie co? Drugi raz nam wykraszowało grę w tym samym momencie i się teraz zastanawiam, co jest grane. Może w drugą stronę w takim razie popłyniemy. Biały kryształ na dnie. Dobra, światło mamy. No nie wiem. Co myślicie o tym, czemu to się tak kraszuje? Coś robimy nielegalnego. Tu byśmy mogli korala stołowego zebrać, no ale nie mam zamiaru tam tak długo być, żeby aż tyle żarcia, znaczy aż wody potrzebować. Kurde, jak nam znów wykraszuje, to będzie słabo. Tyle wam powiem. Kurde, no tak mnie korci, żeby ten tytan pozbierać, ale dobra, walić to. Coś doczytuje, co nam crashuje grę. Zejdziemy troszeczkę niżej, właściwie to głębiej. Ogólnie płyniemy ciągle kilometr, czyli jesteśmy tak jakby na krawędzi tego koła, gdzie ta baza ma się znajdować, bo ona ma być kilometr od tego źródła energii, tak? Ale gdzie dokładnie, to nie wiemy. Powiadają ludzie, że jest to w takim miejscu, gdzie jest kwas, czy tak będzie? W kwasowej dziurze. Walnęliśmy.
On w ogóle chyba nie ma hit pointów z tego, co zauważyłem, ten statek. To znaczy, nie da się go zniszczyć w taki prosty sposób, jakiś banalny. Ludzie mówią, biały kryształ na dnie to jest ten tlenek. A to nie jest ta soda, co ją tu widzę, czy jak to ta sól. Okej, okay, jest świat grzybów. Myśmy obok świata grzybów byli. Nie wiem, gdzie to dokładnie było, ale zaraz znajdziemy tą miejscówę. To nie było w grzybowni. Tu na pewno żeśmy płynęli, bo pamiętam. Co to kurna? O właśnie, obok świata grzybów jest taki świat. O, tu jest ten, czekajcie. Bo aż sobie wyjdę. Na chwileczkę. Patrzcie, co tu jest. Lit. No wiem, że byłem w miejscu, w którym jest czaszka i to jest to miejsce, nie? To już wiem, to już żeśmy do tego doszli. Welcome aboard, Captain. All systems online. Znaczy wiem, nie wiem, no na tak się domyślamy, że to jest tam. A ten kryształ jakoś wygląda inaczej? Dobra, on nas tu ostrzega, że się zbliżamy bardzo głęboko, ale to nam mówi ten cyklop, znaczy ten C-mod, którego mamy w tym, w bagażniku, nie? To on nas ostrzega. To jest tu, patrzcie, to jest tu. Tak mi się przynajmniej wydaje nam. No co jest, kurde, nie zmieszczę się, ja się nie zmieszczę. Dobra. Ok, jesteśmy. Teraz ja tu wchodzę. I to jest tu, nie? No i tu niby ten kryształ gdzieś ma być. Tu jest ten uranit. To nie jest to. O fuck! Obcy. O kurde! Miejmy nadzieję, że jak tak będę pływał, to mnie nie znajdzie. U, może to jest to. A nie, to jest chyba zwykły ten. Płaszczki, mam nadzieję, że nie agresywne. Fuck. A, fuck, gonią mnie. Szybko. Muszę baterię wymienić. Kurde. Ale rwie. Coś się tu wczytuje. Gdzie mój statek jest? Dobra, tam. Nie ma tu, kurde, żadnego kryształu i tyle. Szukaliście mnie. O, może to. Fuck, wczytaj. Nickel ore. O, może to. Jest, dobra, wracam.
W dupę mnie ugryzł jeden. Mam jeszcze tlenu, to sobie już popłynę normalnie. Tak się pływa normalnie, bez tego, bez... A, zresztą. Jedziemy, mamy energię, to jedziemy. Bardzo powoli. O Jezu, jakie emocje. Dobra. Sztabka, gdzie ta sztabka, kurde. Boom. Dobra. Dobra, jest. 900 metrów głębokość zgniotu. Kurde, płyniemy do dna. Tylko czekajcie, bo nie wiem, gdzie jestem dokładnie. Dobra, pływamy tu. Żeby mnie, kurde, nic nie zjadło, lepiej sobie zapiszę. Co myślicie, że tutaj ta baza obcych jest? Nie wygląda. Tutaj są te złe, co nas gryzły, nie? Coś w tej czaszce jest, myślicie? Ona jest czymś porośnięta, ale to chyba nie jest do zbierania nic specjalnego, chociaż kto wie. Nie wiem, olewam to. Masz gdzieś tu opuszczoną, rozwaloną bazę. No to, to ja już... A coś nam się wkręciło w ten... Wirnik! Tu chyba nie, nie ma tu żadnej bazy. Może tu gdzieś. Kurde, zahaczam się o jakieś wodorosty. Niżej musisz na Lost River wejść. Nie wiem, co to jest Lost River, ale... Ale powiedzieliście mi, że tutaj tu jest coś. O, tu coś jest, patrzcie. Uuu. O, fuck.
powiem wam, że zajebiście to wygląda. Czuję się jak kapitan statku podwodnego. O! O, jaki gejzer. Czekajcie, zobaczę z góry, jak to wygląda. Tu widzę, wpada to i jeszcze niżej coś schodzi. Tu, o kurde, jajo dinozaura. Skręcę sobie. O, ryby nam się wkręciły znów. Dobra, tam jest wyjście w razie czego. Fuck. Niżej już nie zejdziemy. Co o tym myślicie? Może to trzeba rozbić i zjeść. Kurde, jak awatar jakiś. Jezu, róbcie screeny. No ale płyniemy gdzieś do przodu, gdzieś płyniemy, więc coś tu może będzie. Jak chcesz do bazy obcych, co zawróć, bo płyniesz w stronę Sea Dragona, największego bydlaka. What? To nie wiem, czy chcę do bazy. Nie chcę na maksimum. A to zawróć to gdzie w końcu ja mam płynąć, bo już sam nie wiem. O kurde, ale patrzcie co tu jest, my już tam nie wpłyniemy. Żeby tam wpłynąć, musimy te 10 plastali zrobić. Nie. No dobra, ale ja mogę wypłynąć w kostiumie i zobaczyć, co się tam znajduje. Tu jest kurde Sea Dragon. Co to? Lawa podwodna. Ty, żebym ja wiedział. O kurde, tam jest ten obcy, co zabija. Muszę ten kryształ mieć. Dałem się nabrać. A ciekawe co tu jest. Diament, same diamenty. Zajebiście. O, nie mam miejsca, dobra. Dobra, wypływam stąd, bo tu się robi niebezpiecznie, ale... Kurde, kiedyś tu wrócę, jak będziemy już mieli ten gotowy statek, nie? Masakra, zajebiście tam musi być. Welcome aboard, Captain. All systems online. Dobra. Okej. Okay.
zawracamy powolutku, odpływamy z tej krawędzi, no wrócimy tam. Byłem już na stałym lądzie i to na dwóch nawet. Kurde, 900 metrów. Ale tej plastali nie będzie ciężko, bo my musimy tylko lit znaleźć, a litu jest przecież pełno wszędzie, jak się dobrze poszuka. Ta gra dropi, bo jest źle zoptymalizowana, czy karta graficzna zasłowa? No jest źle zoptymalizowana, no. Jakby te doczyty powinny być gdzieś tam w tle robione płynnie. A widzicie, ja podpływam, on mi non-stop doczytuje, nie non-stop. Czyli tu sobie wypłyniemy i w prawo popłyniemy. Ale ona, nie, ona mi laguje tak samo jak ją włączę, mi laguje najmocniej, bo się doczytuje wszystko dookoła. A później tak jak płynę, to ona laguje. Widzicie, że teraz jak płynę, to nie laguje, już tu byłem, nie? Ja zakładam, że on już ma, nie wiem, gdzieś tu ten teren. Dopiero jak się gdzieś zbliżam i doczytuje mi ryby, czy nie wiem co tam. Dobra, tu żeśmy byli. Więc teraz płyniemy sobie w drugą stronę troszeczkę. I mamy tak, mamy tu taką szparę jakąś wielką, nie wiem co to za szpara. Tu szparkę, a tu mamy jakieś takie jakby się coś wylewało, ale wydaje mi się, że tam gdzie się wylewa będzie... No widzicie jak rwie, bo coś się wczytuje grubego. O, jest baza obcych chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo tak wygląda. Mhm. To jest ta placówka, którą oni myśleli, że ja w 40 minut się tutaj dostał i kurde wyleczył raka. HIFA, czy nie wiem co ta postać ma. Coś ma. No nie do zrobienia. O kurde, ona jest jeszcze taka rozrypana. Nie, dobrze, tyle wam powiem. Trzeba znaleźć wejście do niej. No, gdzieś musi być, nie? Góry, z góry, dołu. Jezu, jak rwie. Widzicie, on te elementy po prostu... O, jest coś. A nie, kurde, zamknięte. No nie wiem, może od góry jest wejście. Jakieś dziury tu są powyrywane, ale... O kurde, tam jest ten obcy, ale patrzcie, że on na szczęście tego naszego statku dużego już raczej nic nie atakuje, nie? Mieliśmy klopsa trochę. Dobra, tak czy siak do środka tego, tej kostki się trzeba dostać i ja myślę, że to będzie łatwiej zrobić chyba no, z buta. Wiecie co? Jedną rzecz bym zrobił jeszcze. Mam ten... Mam dwa Ion Krystale i mam tablet, tak? Te Ion Krystale są potrzebne do otwierania drzwi w tych bazach. No i mogę jeden przerobić w razie czego na... Czy drugi właśnie na te do otwierania, ale one też portal otwierają. O, może nawet dobrze gdzieś tu wylądowałem, czekajcie. Chociaż nie do końca, tu nic nie ma. Wiecie co, jeśli chodzi o wejście do tej bazy, to może być kurde problem. Tam jest jakiś obcy pływa, uciekam przed nim. Na pewno od dołu się raczej nie wchodzi, bo kurde nie ma ten. To może jednak popłyńmy trochę dookoła jeszcze. Bo tam jakieś potwory pływają, zaraz mnie zeżrą. I tyle będzie z naszej przygody.
Caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Kurde. Mam ten, mam wodę. Jezu, zajebiście, że mam. Myślę sobie, jak nie tu, tu, to gdzieś tu może. Zwłaszcza, że pływa tu ten zły spotwór, to... Kurde, no nie wiem. Tu też nie widzę żadnego wejścia. Co? Że the entrance is only open in experimental mode? Naprawdę? Nie no, teraz tu mi ściemniacie. To po co mnie tam gra wysyła? Oczywiście nie mam. No tu jest wejście, nie? Ewidentnie to jest wejście. Tu. Ale go nie ma. Od dołu ciężko. Tu jest jakaś dziura, ale ta dziura to jest taka, wiecie. No i tu jest ten obcy, kurde, żeby on mnie nie zabił. No to nie jest taka wyrwa do wchodzenia. Oh, fuck. Fuck. Nie wchodzę już tam. Do tego miejsca jest teleport na tej wyspie. No tak, tylko że ten teleport, kurde, nie działa. Bo go trzeba chyba włączyć od środka. Ale ja mogę włączyć experimental mode. Tylko nie wiem, gdzie to włączyć. Gdzieś to się włączało. Chyba że eksperymental trzeba włączyć patch eksperymental. Nie wiem. Ale serio mówicie? Aha, czyli mówicie, że kurde, to po co ja tu płynąłem? Głupio. Czyli co mówicie? Nic tu nie zrobię, tak? Kurde. No to co zrobię? Już wypływam stąd. Dobra, ale ja nie wiem, czy ja mogę tak zapisać. Wyjść i włączyć ten experimental. Czy tak zadziała? Czekajcie, zaktualizujemy. 300 mega to chyba zajmie 5 sekund. Tylko ciekawe, że ten save będzie działał. Tak, tak, bo tu save'y to nie jest RimWorld. Coś ciągle, coś pracuje nad tym. No i co? Pobierz się. Dysk pracuje, ale coś nie mrawo.
Crashuje co chwilę i nie ładuje mapy na eksperymental. No jeśli nam się nie uda na eksperymental, to co? No to nic, no. O, pobiera. Jakie 10 minut, chłopie? Nawet sobie nie żartuj, kurde. Minutka, dobra. Safe nie odzyskasz, jak odpalisz na eksperymentalu. Subnautica safe location. Save game location. Gdzie tu jest jeszcze raz? Path to Steam, Steam Apps, Common, Subnautica, dobra. Nie wiem, gdzie ja mam tą grę zainstalowaną, ale ją sobie zaraz tu. To jeszcze nie odpalamy. Dobra. Zrobię sobie, o kurde, ile gigabajtów save'ów. 2 giga save'a. Dobra, on teraz musi ją zainstalować. Coś pracuje nad dyskiem. Informacje o aktualizacjach. Zobaczymy, co piszą. Mysterious Array. To jest o tym, nie? Widzicie, jest ten patch cały, nie? Myśmy tu byli. Portal też żeśmy widzieli. Jak ktoś nie widział, to niech sobie przejrzy poprzednie odcinki. No tak, ale nie ma tego właśnie, czego szukamy. Dobra. Aldy już. Kurde, 15 sekund jeszcze, dobra. No powiem wam, że nie wiem, no nie piszą, że to jest do połowy, patrz. Dlatego się cache czyści, bo ten save. Aha, w środku dwa foldery zakończone cache. No nie wiem, no. Dobra, gram. Zobaczymy, czy nam save usunie. Jak nam save usunie, to no to nie, no to nie będziemy. No ale ty głupie, czemu bym miał save usunąć na eksperymentalu? Przecież to jest kolejna wersja gry, nie? Czyli mój save powinien być gotowy na to, że będzie update i będzie działał na nowym tych, tak, patchu. Janek, Bungo Funky chcą cię upić, żebyś zagrał z Bungiem w Daisy. Ja gadaliśmy z Bungiem o tym Daisy, nie? Ja mu powiedziałem, że chętnie zagram, tylko jeszcze Izak chciał grać. Pytał o Daisy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Trzeba jakoś wykręcić. Tyle wam powiem. No na wstecznym nie, ale wydaje mi się, że możemy. O, a to co? Czekajcie, bo my się tam byli, tam było rozwalone, nie? Czekajcie, my się zawrócili, czy to jest nowa placówka? Nie, to samo. A to dziwne, czemu jesteśmy w tą stronę obróceni? Przecież myśmy stąd wypływali. O, nowy wskaźnik jest.
I co, że niby na tym patchu da się wejść do środka, tak? To zaraz zobaczymy, czy się da wejść do środka. Ja już nie wiem, gdzie jestem zupełnie, bo mnie... Tak czuję, jakby mi obróciło statek troszeczkę. I tu, moim zdaniem, powinno być wejście. No i powiem wam, że coś tu jest, ale chyba tekstura jest niewczytana. To tak tyle w temacie. Nie wiem, zobaczymy, wejdziemy tam w tą teksturę, wjedziemy, kurde, buta wjazd zrobimy i tyle. Co wam powiem, ale nawet jeśli tu gdzieś jest wejście do tego, to tu nic w środku nie ma. I tyle. Mam nadzieję, że się przynajmniej wypłynąć da. Tyle wam powiem. Czyli ta placówka jest... No może rzeczywiście tak jak piszecie, ona jest jeszcze nieskończona, nie? Co teraz? Co teraz się pewnie zastanawiacie? No teraz, następnym naszym celem w grze, no nie na dzisiaj już, ale następnym naszym celem w grze będzie znalezienie jak największej ilości złomu i ulepszenie tego hula, który mamy do jeszcze większej głębokości i wrócimy tutaj i tam, pamiętacie, gdzie żeśmy ominęli, ta lawa była. No, podróż do wnętrza ziemi jak nic jest obowiązkowa. Dobra, to co? Co zapiszę sobie? Zapiszę sobie tu. I przerwa. Moi drodzy, i przerwa. Wychodzimy z gry i przerwa. Ale ładnie tu. Fajny statek, kurde, elegancki. Powiem wam, że nieźle, to żeśmy te kilka dni gry, to żeśmy ładnie tu osiągnęli. Niemożliwe. Jestem ciekaw, jakie na przykład jeszcze panele tutaj się da domontować. O tu. Jeszcze jakieś dwa panele. No tu nie da się nic zmontować z tych. Kompensator ciśnieniowy. Tu też nie, tu jakieś elementy. Tam jeszcze były. Aha, już wiem, gdzie ja to mam. Przecież ja to tutaj mam. Prawn Suit Propulsion Cannon, to nie. Kompensator ciśnieniowy cyklopa. Ale czemu ja to mam wynaleźć, jeśli ja już to mogę zrobić? Stacja dokująca, tego nam brakuje. Reaktor jądrowy, to nie wiem, do czego to służy, ale to chyba... Sterownia dronów. Nie wiem, o co chodzi, że niby cyklopa nie mamy, ale my mamy cyklopa. O, patrzcie, ultramoduł wzmocnienia, nie? No to i to już jest, kurde, ultramoduł. I rocket base, to w ogóle nie wiem, o co chodzi. Rocket second stage, rocket first stage, rocket... Rocket Base. Jakąś rakietę da się zrobić. Najprawdopodobniej da się odlecieć z tej planety. Sztabka plastali, aerożel, olej maszynowy. No nie wygląda to jak jakoś dużo materiałów. Kianit. Mamy kianit, sztabkę plastali, aerożel, olej maszynowy. I co, zrobimy rakietę i co, odlecimy w kosmos? Kto to wie, może tak będzie.